Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, wśród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką ożywił do nich. Biblia to Boże Słowo skierowane do nas z głębi Bożego serca. Posłuchaj dziś tych słów. Wzywam was tedy, bracia i siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czy zauważyłeś, że Bóg nie mówi nam, abyśmy zmienili swoje życie przez nawrócenie się do Niego? Tak, nawrócenie się, nowe narodzenie, ono zbawia nas od grzechów i otwiera przed nami niebo, tym samym zamyka piekło. Jednak same nawrócenie nie przemienia ludzkiego życia, tego ziemskiego życia. Znam ludzi, którzy twierdzą, że się nawrócili, a nawet dali się ochrzcić, ale których życie nigdy się nie zmieniło. Dlaczego? Ponieważ to, co zmienia życie człowieka, to przemiana jego umysłu Bożym Słowem. Przemiana umysłu, dosłownie metamorfoza, oznacza całkowitą, kompletną przemianę formy, kształtu, nawet wyglądu, w tym przypadku od wewnątrz na zewnątrz. Tak jak przemiana gąsienicy w motyla. W każdej gąsienicy, nie wiem jak brzydkiej, jest w środku ukryty motyl. W każdym Bożym dziecku jest ukryty Chrystus, już jest, z całą swoją naturą i charakterem. Więc za każdym razem, kiedy otwierasz swoją Biblię, zdecyduj, że będziesz przemieniał swój umysł, by myśleć tak, jak Bóg myśli. W ten sposób wypuszczasz motyla, przeoblekasz się w Chrystusa, przekształcasz siebie, swoje życie, przez zmianę swojego myślenia. Wiesz, to jest jedyny fragment w całej Biblii, który mówi tak bezpośrednio o tym, jak przemienić życie Bożego dziecka przez przemianę jego myślenia. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.